Witajcie. Zgodnie z obietnicą postanowiłem dziś nagrać Wam odcinek, do czego wykorzystać ten sos paprykowo-pomidorowy, sos do mięsa. Trzeba zaznaczyć, że to jest sos do mięsa, aczkolwiek ja już jestem tutaj po degustacji, robiłem sobie na kilka sposobów ten sos i powiem Wam szczerze, że on jest i zarówno i do mięsa, i do na przykład makaronu, ale wtedy trzeba więcej dodać pomidorków, więc ten smak, to co mówiłem w poprzednim filmie na temat właśnie składu tego sosu, że można troszeczkę dać więcej pomidorków, więc ten smak będzie taki bogatszy, nie będzie taki monotomatyczny. Można było dodać bazylii, no ja bazylii nie dodawałam, aczkolwiek bazylię można dodać później. Dobra, słuchajcie, będę gotował makaron, więc wstawiam sobie wodę do makaronu, wstawiam sobie również, podpalam gaz pod patelnią, patelnia niech mi się grzeje, także ja sobie tutaj za chwilę pokroję w kosteczkę, można powiedzieć, takie paseczki. Zresztą co będę mówił, jak po prostu wezmę się do roboty. Pokroję sobie boczek, który trzeba będzie delikatnie podsmażyć. O, jakaś chrząstka. Trzeba wyciąć. Myślę, że boczek będzie do tego idealny. Można zrobić to również a la spaghetti, czyli z mielonym mięsem. Niemniej jednak ja lubię, gdy są całe kawałki mięsa. W tym przypadku boczek. No, tutaj to coś, jakaś chrząstka. Niby boczek bez kości było napisane, a coś tu jednak jest. Dobra, wykroję, tu nie ma co protestować. Pieski się ucieszą. Pokroję takie paseczki. Delikatnie to zredukuję na patelni. O, myślę, że takie będą dobre. Ja celowo tutaj robię to ze skórką. Lubię, gdy ta skórka jest taka miękka, lubię sobie pochrupać, także no nie bez powodu powiedziałem, że ten boczek nadaje się do tego sosu, do tego jedzonka, które chcę Wam zaproponować, moim zdaniem idealnie. Więc ja sobie powolutku będę to wszystko kroił, porcjowo, tak jak być powinno, i włączę się za chwilę, gdy będę już podsmażał. Boczek już się redukuje. A do czego mówię redukuje? Ponieważ no chcę z niego wytopić tłuszcz. Więc się redukuje. I tutaj na małym ogniu się to delikatnie smaży. Wytapia się tłuszcz. Słuchajcie, czy tutaj dosypać jakąś przyprawę? Tak, jeżeli macie, możecie dosypać jakieś przyprawy do mięsa. A może to w ogóle być bez przyprawy. No ja tutaj stosował będę moją jarzynkę, ale też będę stosował ją do sosu, także na razie żadnych przypraw nie sypię. Makaron już mi się zaczął, znaczy już woda na makaron się zagotowała. Wrzuciłem tutaj makaronu, więc czekam, aż mi się zredukuje ten boczuś i przełożę go do garnka. Już powolutku niech sobie dochodzi. Boczek już sobie przełożyłem do garnka z sosem. Teraz on się musi razem połączyć, czyli chwilę się podgotować. Właśnie boczek z sosem. Makaron już mi dochodzi, także za chwilę będę go odlewał. Można, słuchajcie, doprawić, jeżeli chcecie. Ja to odrobinę wsypię właśnie tej przyprawy jarzynki. Można dosypać tutaj jeszcze, jeżeli ktoś chce pikantnie, można dosypać papryki czy chili, można dosypać pieprzu jeszcze, ale to już wszystko na koniec. Ja boczek, słuchajcie, boczek surowy przed pokrojeniem trochę wcześniej posoliłem, także ja staram się, może już makaron wyłączę, staram się, żeby ten boczek był zawsze przesolony. Mięsko, gdy przejdzie, no to po prostu później będzie mięso będzie słone w sosie. No zanim sos odda swoje smaki, to minie trochę czasu.
Także tutaj niech to się podgotuje, więc tutaj jeżeli chodzi o doprawienie, to można dosypać pieprzu, można dosypać chili, można dosypać bazylii. Tutaj jest dowolność. No i jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ten sos, do tego sosu nie musicie dodawać mięsa, także ten sos idealnie pasuje do samego makaronu. Tutaj możecie pójść w stronę właśnie takich przypraw dedykowanych do pomidorów. Można troszeczkę dolać jeszcze przecieru czy koncentratu pomidorowego. Właśnie bardzo się wtedy komponuje świetnie z makaronem. A ja zrobiłem taką wersję paprykowo-pomidorową z mięskiem. Myślę, że to jest jak dla mnie, ja jestem mięsożerny, lubię mięso, aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie możemy przesadzać z niczym, więc od czasu do czasu też jem mięso. Sos doprawiłem pieprzem oraz dosypałem bazylii. Myślę, że już można go wyłączyć. Mam tutaj makaron świderki, także to bez znaczenia, co macie, możecie to po prostu użyć. A raz przełożę, bo tak nie będę się bawił. No porcja musi być duża, bo ja jestem już głodny. I nakładam sos. A zobaczcie jak to, a jakie to jest pyszne, aromatyczne. Tu około 7-8 minut to się podgotowało. A. Dobra. Słuchajcie, tak to wygląda. Proste danie, ale ile daje satysfakcji, gdy się go je. Także to zawsze powtarzam. Gotowanie nie jest jakimś przymusem, nie jest obowiązkiem. Gotowanie potrafi być przyjemne, tylko trzeba odpowiednio do tego podejść. Ja właśnie z tej strony do tego podchodzę, zresztą do każdej czynności, którą wykonuję, że nie jest to obowiązek, nawet jeżeli to jest coś, czego nie lubię, no to po prostu trzeba się w jakiś odpowiedni, pozytywny sposób nastawić, tak żeby nawet z tych negatywnych rzeczy wyciągnąć jakieś pozytywy, bo każdy kij ma dwa końce. No, my patrzymy się tylko na ten jeden koniec, że coś jest złe, coś boli, czy coś nam przeszkadza, a nie patrzymy się na drugą część. No, z drugiej strony może mniej widać, ale też pewne rzeczy da się zauważyć. Także ja Wam życzę takiego pozytywizmu, życzę Wam takiej pogody ducha i takiego przede wszystkim dobrego, odpowiedniego nastawienia. Ja też powtarzam często, że wolę być mile zaskoczonym niż się rozczarować i właśnie czasami z tego założenia wychodzę. Niektórzy mi piszecie, za co Wam dziękuję, że ja mam pesymistyczne podejście. Nie, ja po prostu chcę być mile zaskoczonym i po prostu jeżeli sobie nisko ustawiam tą poprzeczkę, to każda najmniejsza drobnostka, radość po prostu urasta do rangi naprawdę ogromnej, więc no takie jest moje podejście. Dziękuję Wam, słuchajcie, życzę Wam, no czego Wam mogę Wam życzyć, życzę Wam smacznego. No i podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, jak Wam to smakowało, z czym jeszcze Wy ten sos łączycie, do czego go podajecie. No z ziemniakami go jeszcze nie próbowałem, ale gdy go spróbowałem, to od razu mi się zrodził pomysł, że musi być makaron. Także widzicie, tu nie musi być jakiś specjalny makaron do spaghetti, po prostu najzwyklejszy makaron, jaki macie w swojej szafce. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu.